się podekscytowane? No, normalnie, tak jak zawsze w sumie się czujemy. Znaczy przynajmniej ja się tak czuję, jak zawsze. My po prostu jechała rowerem. Bierzemy udział w rajdzie, dlatego że... No, żeby poprawić kondycję, schudnąć trochę. Też, ale mama nas zaciągnęła. Biorę udział, no bo lubię jeździć na rowerze i jeżdżę i stąd tu się pojawiłem. Rajdów, maratonów już objechałem wiele. Był maraton w Lesznie, w Trzebnicy, byłem w Koźminie. Relaksuję się przyrodą, no, i jazdą rowerem. Trzeci raz. Robimy to dlatego, że nam się to podoba. Że nam się to podoba i sport to zdrowie jest. Mój udział w rajdzie jest po raz pierwszy. Biorę udział, ponieważ jest miło spędzić czas i coś pożytecznego przy okazji. To jest mój rajd trzeci. Robię to dlatego, bo jest fajnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na starcie 4. Jarocińskiego Integracyjnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych MIŚ. W tym roku jest to 4. edycja tego rajdu. Znalazł się on w naszym kalendarzu, jest naszą imprezą cykliczną. Dlatego też zapraszamy wszystkich do udziału w tym przedsięwzięciu. Chcemy krzewić wśród mieszkańców Jarocina zdrowy tryb życia, zwiedzać zakątki powiatu jarocińskiego. W tym roku trasa rajdu prowadzi przez miejscowości Roszków, Dąbrowa. Będziemy przejeżdżali obok Zalewu, przez Siedlemin, Ciświce i metę rajdu mamy na osiedlu Rzeczypospolitej, gdzie dalej będziemy się bawili na festynie organizowanym wspólnie z Jarocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Życzę Państwu miłych wrażeń i oczywiście szerokiej drogi.